Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Marek Jurek, eurodeputowany, przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej. Przewodniczący, dzień dobry, prezes, panu. Nie wiem jak to mówić. Dzień dobry Państwu, przewodniczący. Panie przewodniczący, w takim razie aborcja wróciła do Sejmu, do Komisji do Spraw Petycji. Aborcja, czyli tak naprawdę projekt zaostrzający ustawę antyaborcyjną. No i czy to nie jest taki powrót trochę bocznym wejściem, bo ten projekt został już odrzucony? Ten projekt o ochronie życia leży tam od paru miesięcy i tak naprawdę niedobrze przedłuża się pracę nad tym projektem. No teraz większość pisowska wysłała go do tak? pani premier, żeby zapytać, co myśleć i tak dalej. A przecież to jest projekt uzgodniony przez Polską Federację Ruchu Obrony Życia, a więc federacji organizacji, które współpracują z PiS-em i liczymy na pomoc PiS-u wtedy, kiedy PiS odrzucał projekt Stop Aborcji. Także naprawdę bardzo niedobra gra, niepotrzebna, dlatego że w sprawach tak ważnych politycy mają elementarny obowiązek budować opinię publiczną, a nie przedłużać sprawy. Tylko po co ten powrót, skoro PiS już bardzo wyraźnie powiedział, że nie będzie zaostrzenia aborcji? No, żeby dać im szansę zrobienia czegoś dobrego. No tak, tylko czy to coś dobrego nie spowoduje tak naprawdę kolejnej fali czarnych protestów, czarnych marszów, tego co nastąpiło już wtedy? Ja uważam, że tak naprawdę każdy marsz organizowany przez partie zwracające się do opinii chrześcijańskiej po tym, jak nie robiły marszów w czasie czarnej rewolucji, będzie tak naprawdę kompromitacją. Będzie samooskarżeniem tych partii. Po prostu trzeba było wyjść na ulicę i pokazać, a przynajmniej trzeba było powoływać się na białe marsze. Ostatnio ktoś zwrócił uwagę, że na wiosnę, niedługo będziemy to widzieć, bo to się zacznie od Narodowego Dnia Życia i będzie trwać pewnie do maja. No, setki tysięcy Polaków idą w marszach życia i rodziny przez dziesiątki miast w Polsce. Tylko problem polega na tym, że wtedy, kiedy była czarna rewolucja, żaden z liderów większości parlamentarnej nie powoływał się na to. No, stanęli z boku, myli ręce. Wszyscy mówią tak, pan jest bardzo szlachetnym człowiekiem, który uważa, że w imię ideałów można stracić władzę. Nie chodzi o straty. Są sprawy, które trzeba walczyć. Ja wtedy, kiedy usłyszałem, jak premier Kaczyński powiedział, że nie będzie rezygnował z walki o prawdę o katastrofie smoleńskiej, bo to jest imperatyw, to miałem nadzieję, że to jest początek tak naprawdę takiej głębokiej zmiany moralnej, że po tej tragedii wszyscy zrozumiemy, że niezależnie od tych gier, które zawsze kiedyś się kończą, są imperatywy, które trzeba realizować. No bo po co jest polityka, po co jest państwo, jeżeli nie chroni ludzi? Pan jako lider niewielkiej partii rzuca teraz wyzwanie PiS-owi i mówi sprawdzam. Nie, to panie redaktorze, tutaj bez mitologii też. Udzielamy wsparcia każdej inicjatywie dotyczącej ochrony życia. Udzieliliśmy wsparcia Stop Aborcji, udzielamy wsparcia projektowi Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia. Bardzo się cieszę, że pan tak wysoko ocenia nasz wpływ społeczny, ale po prostu jesteśmy solidarni wtedy, kiedy politycy nie potrafią być solidarni, a czasami zdradzają sprawy, których powinni bronić. Zostawmy to. Cały czas widzimy, jak pani premier po raz kolejny zresztą ocenia swoich ministrów. To się odbywa w ten sposób, że kolejni są zapraszani na dywanik, a później słyszymy, że są bardzo dobrzy. A pan, jako człowiek, który wszedł z listy PiSu, ale nie jest członkiem PiSu, do Parlamentu Europejskiego. Ja jestem przewodniczącym partii, która poparła listę PiSu. Dobrze. I ma swoją reprezentację pewną w związku z tym, ale poparliśmy, bo chcieliśmy zmiany władzy. Mimo że wydarzenia pokazują, i to nie jest tylko sprawa Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, ale w ogóle, że PiS nie chce mieć niezależnej prawicy katolickiej. Jak po prostu, ocenił? Bo uważa, dobrze, że przeszkadza mu w grach wyborczych, które prowadzi. I to jest ocena roku rządów Zjednoczonej Prawicy? Czy jeżeli chodzi pan o rząd, no ma pewne osiągnięcia i pewne obietnice. 500+ to jest realne osiągnięcie i wielkie gratulacje dla minister Elżbiety Rafalskiej, dlatego że zrobiła coś, czego wcześniej żaden minister nie zrobił, chociaż trzeba powiedzieć jasno, no jest to o wiele lat za późno. Kryzys demograficzny zaczął się gdzieś około roku 92, już było to wyraźne załamanie. Potem cały czas postępował. Działania AWS-u były dobre, ale niewystarczające. Prehistorię. Panie redaktorze, gdyby 10 lat temu ale gdyby podjęto tą decyzję, temu, to by się urodziło naprawdę przez ten czas ja pana pytam i tego kryzysu demograficznego, który dziś zagraża naszej gospodarce. O bilans rocznych rządów
rządu to Zjednoczonej Prawicy. 500 plus dobra rzecz. Program Mieszkanie plus dobra obietnica. Z drugiej strony na przykład, jeżeli chodzi o ministerstwo... Na razie żadne mieszkanie nie zostało zbudowane. No mówię, dobra obietnica. Dobra decyzja, dobra obietnica. Jeżeli chodzi na przykład o Ministerstwo Zdrowia, no bardzo wiele uchybień, dlatego że ich ten program urodzeniowy tak naprawdę jest współpraca. Dobrze, a którego ministra ocenia pan najlepiej? Oprócz pani Rafalskiej. Zdecydowanie mówię, zdecydowanie minister Rafalską. No a. I gratulacje dla ministra Błaszczaka za Światowe Dni Młodzieży, dlatego że to był bardzo duży sukces. A kto powinien się podać do dymisji? No, albo zostać zdymisjonowany. Mój faworyt w tej konkurencji, to znaczy minister Kaczmarczyk, został zdymisjonowany po poprzednim rozdaniu. Polowałem jego dymisję, tylko niestety stanu, dowiedziałem się, że bocznymi drzwiami no, gdzieś tam urzęduje w kancelarii Rady Ministrów i cały czas. Dobrze, a z ministrów resortowych tak zwanych? Wie pan, ja nikogo nie będę, myślę, że najsłabszą stroną rządu jest tak naprawdę kierownictwo partii rządzącej, które dostarcza problemów, bez których rząd naprawdę radziłby sobie lepiej, miałby lepsze i miałby jeszcze większe poparcie społeczne. Że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie Jarosław Kaczyński, tak? Czy nie, ja uważam, że takie, wie pan, takie wrzutki, jak na przykład ostatnio ten pomysł zmienienia ordynacji samorządowej, likwidowania okręgów jednomandatowych, przecież to jest kompletny absurd. No przecież, no jak można w jednym tygodniu odbierać Nagrodę Wolności, zdając sobie sprawę, że w społeczeństwach pokomunistycznych mamy niedowład opinii publicznej i tak naprawdę tłumić inicjatywę społeczną na tym poziomie najniższym. Ja liczę na interwencję prezydenta przeciwko tej sprawie, dlatego że pamiętam wspaniałe wystąpienie prezydenta po pierwszej turze wyborów, kiedy zwracał się do Pawła Kukiza, mówiąc: tak, jednomandatowe okręgi wyborcze to jest sprawa, nad której trzeba bardzo dużo myśleć, o której trzeba dużo rozmawiać. Myśli pan, że prezydent, że Andrzej Duda wybije się na niepodległość? Nie. No, myślę, że sprawa próby likwidacji jednomandatowych okręgów w wyborach do większości miast w Polsce, do gmin wiejskich i tak dalej, to jest sprawa godna tego, żeby wystąpić w obronie. Ja uważam, przede wszystkim okręgi jednomandatowe powinny być wprowadzone w całym samorządzie. A w wyborach Sejmie? Też, ale w samorządzie to jest bardzo proste. I to teraz, dlatego że przyjdzie ostatni rok wyborczy, nie będzie można zmieniać ordynacji. W wyborach do sejmików wojewódzkich to jest demontaż władzy centralpartyjnych nad rozdawaniem bardzo dużych pieniędzy w województwach, w wyborach do rad powiatów, no i oczywiście w wyborach do miast wojewódzkich. To jest realne budowanie opinii społecznej, ale w każdym razie, jeżeli będzie próba demontażu okręgów jednomandatowych tam, gdzie istnieją, będziemy ich zdecydowanie i wszystkimi środkami bronić. I tutaj bardzo serdecznie panu dziękuję. Musimy się pożegnać ze słuchaczami RMF.